Dzień dobry, witam serdecznie. Mam dzisiaj zamiar kolejny raz porozmawiać z Wami o moich fascynacjach czytelniczych. Mam zamiar być może komuś udowodnić, że nauczyciel języka polskiego, tak zwany polonista, to nie jest osoba, która jest zasklepiona tylko i wyłącznie w kanonie lektur szkolnych, co i rusz wzbogacanym o kolejne narodowo-religijne teksty. Mam zamiar też potwierdzić, że istnieje w sercu polonisty miejsce dla bardzo wielu różnych rodzajów, gatunków literackich. I taki ktoś, kto uczy w szkole średniej języka polskiego, może równie dobrze fascynować się literaturą science fiction, fantasy, literaturą gatunkową i czerpać z niej mnóstwo przyjemności i być może taką przyjemnością również gdzieś tam zarażać innych odbiorców literatury. Dzisiaj pomyślałem sobie, że przedstawię Wam książkę, która zrobiła na mnie największe wrażenie w wakacje, które właśnie się kończą. Ta książka to powieść Joe Walton pod tytułem Wśród Obcych. Powieść ta tak naprawdę znalazła się przez przypadek w moich rękach. Czytałem inną książkę, książkę Oceany na końcu drogi, autorstwa niejakiego Gaimana. Możecie go znać oczywiście z takich tekstów jak Amerykańscy Bogowie albo chociażby baśń dla dorosłych Koralina. Natomiast Ocean na końcu drogi, pomimo tego, że zrobił na mnie dosyć sympatyczne wrażenie, to przysłużył się do tego, że znalazłem właśnie powieść Wśród Obcych. Powieść niezwykła. Jak tutaj widzicie na górze, ponad nazwiskiem autorki, mamy wypisane nagrody, która ta powieść zdobyła. Nagroda Hugo, nagroda nominacja do World Fantasy Award, nagroda Nebula i jeszcze, jak dobrze czytam, nagroda British Fantasy 2012. Kiedy poczytałem sobie recenzję tej książki na jednym z najbardziej znanych polskich portali czytelniczych, okazało się, że czytelnicy mieli z nią bardzo wiele problemów, dlatego że spodziewano się po tej właśnie powieści fajerwerków fantastyki. Spodziewano się czegoś w rodzaju połączenia, nie wiem, Harry'ego Pottera z Władcą Pierścieni. Być może jeszcze byśmy to przyprawili paroma innymi tekstami, które byłyby w stanie porwać czytelników, chwycić ich za gardło i od razu wepchnąć do krainy cudów i dziwów. Natomiast ta powieść bardzo długo będzie przyzwyczajała nas do siebie i ta powieść nie jest powieścią łatwą. To znaczy, ta książka jest, jak ktoś ładnie napisał, listem miłosnym skierowanym nie tylko do czytelników fantastyki, ale również do samego gatunku. Bohaterką tej książki jest nastolatka, która straciła w młodości w wypadku samochodowym swoją siostrę, bliźniaczkę. Nastolatka ta jest również obdarzona mocą widzenia wróżek, ale to nie są takie wróżki, jakie sobie wyobrażamy z bajek dla dzieci, wróżek, które unoszą się w tiulowych, różowych kostiumach gdzieś tam ponad źdźbłami traw. Nie, to są po angielsku fairies, tak? Czyli takie istoty eteryczne, nadprzyrodzone, być może gdzieś tam kojarzące się z elfami, które to istoty niekoniecznie muszą przypominać jakiekolwiek człekokształtne postacie. No i ta dziewczyna, widząc od czasu do czasu gdzieś tam w ostępach leśnych te właśnie wróżki, i ta dziewczyna, próbując swoich sił w magii, którą uważa za skrajnie niebezpieczną i w rękach nieodpowiedzialnych ludzi, za zagrażającą nie tylko tym, którzy się magią parają, ale też niewinnym istotom. Ta dziewczyna ląduje w prywatnej, elitarnej szkole, gdzie bardzo powoli, stopniowo, chciałoby się powiedzieć, z nieprawdopodobnymi oporami zdobywa sympatię innych uczennic, ponieważ to jest szkoła tylko i wyłącznie dla dziewcząt. Powieść napisana jest w formie dziennika. Poszczególne dni zwracają nam rytm życia,
naszej bohaterki. Bohaterka oprócz tego, że męczy się ze swoimi koleżankami, które początkowo jej dogryzają, śmieją się z jej kalectwa, ponieważ dziewczyna po wypadku samochodowym utyka na jedną nogę. Z dzienników dowiadujemy się, z tego dziennika dowiadujemy się również o jej dojrzewaniu, dorastaniu. To nie jest koniecznie książka dla dzieciaków, ponieważ mamy poruszane takie tematy, jak chociażby molestowanie seksualne, jak chociażby masturbacja, więc niekoniecznie dla dzieci poniżej 12-13 roku życia. Ale ta książka jest dla mnie przede wszystkim bardzo cenna, ponieważ jej bohaterka w pewnym momencie zapisuje się do klubu książki, w którym to klubie książki przede wszystkim jego członkowie zajmują się literaturą fantastyczną. Także ta książka Pośród Obcych, tak, jeszcze raz pokażę tę okładkę, Pośród Obcych jest wielkim planem ku czci nie tylko czytelnictwa samego w sobie, tak, ale również to jest hymn napisany ku czci literatury fantastycznej. Mamy tutaj mnóstwo przypisów. Tych przypisów jest około 70, tak, około 70, równo 74. Większość przypisów dotyczy tekstów, o których tekstów literatury pochodzących z literatury fantastycznej, o których bohaterka wspomina. Bardzo dużo jest też informacji na temat rzeczywistości, w której dzieje się akcja tej właśnie książki. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to jest przełom lat 70. i 80., a więc mamy wgląd w rzeczywistość, która już przeminęła. Najprawdopodobniej sama autorka, czyli Jo Walton, gdzieś tam zamknęła swoje doświadczenia, nie tylko czytelnicze, ale również doświadczenia dziewczęce w tej powieści. Nieprawdopodobnie wiarygodnie brzmią te zapiski. Ja sam, który prowadziłem dzienniki, no, zacząłem pisać dziennik mając lat mniej więcej 15, skończyłem mając lat 22, odnajdywałem się w tej formie doskonale, tak? Jo Walton doskonale, po prostu z fenomenalnym wyczuciem była w stanie uchwycić tę młodzieńczą pompatyczność, te radykalne opinie, które wygłasza na temat poszczególnych tekstów, tę emfazę, te zachwyty, które się rodzą, gdy na przykład kolejny raz autorka czyta Tolkiena albo próbuje przedzierać się przez Dune. Także bardzo mocno polecam tę powieść, bardzo mocno. Na dodatek można potraktować ją jako opowieść o dojrzewaniu młodej dziewczyny, o wchodzeniu w bardzo taki skomplikowany, niejednoznaczny świat dorosłych. To jest również powieść o inicjacji czytelniczej, o wchodzeniu na coraz wyższe piętra literackie i literackich wtajemniczeń, więc bardzo gorąco polecam. Książka nie została doceniona przez polskich czytelników. Można ją kupić, wiem o tym z pierwszej ręki, można ją kupić w książkach z tanimi książkami po 10 zł, po 20 zł. Jest ona warta uwagi. To nie jest książka przygodowa. To nie jest książka, która trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. Pomimo tego, że dzieje się tam sporo w tej takiej warstwie fantastycznej, to ona moim zdaniem nie jest najważniejsza. Najważniejszy jest ten wiarygodny opis dojrzewania, nie tylko takiego czysto ludzkiego, ale również dojrzewania czytelniczego. No i ja sobie przypomniałem o tym, że bohaterka czytała powieść jednego z moich ulubionych autorów fantastyki naukowej, czyli Anglika Christophera Priesta, powieść pod tytułem Odwrócony świat. I sięgnąłem po Odwrócony świat i faktycznie to jest kolejna książka, o której warto powiedzieć parę słów. Na razie zostawiam Was z taką oto propozycją czytelniczą i mam nadzieję, że co jakiś czas będę Was zachęcał do sięgania po książki, które poszerzą Wasz horyzont poznawczy, jeżeli chodzi o literaturę, i wyrwą Was, moi drodzy uczniowie, młodzi ludzie, albo też nauczyciele, i wyrwą Was z tego zaklętego kręgu tekstów literackich, które proponuje nam kanon lektur niemiłosiernie wzbogacony o arcynudne i nie wiem, czy komuś potrzebne utwory. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia, usłyszenia.